Wielki podziw całego świata wywołała samoorganizacja Majdanu, wszystkich centralnych ulic Kijowa przepełnionych narodem. Trzeba było nakarmić milion ludzi, zapewnić im nocleg, pomieszczenia sanitarne, obsługę medyczną, ciepłą odzież, a niektórym zimowe obuwie. Wszystko to zagwarantowali dobroczynni i ofiarni kijowianie. Kijów na czas rewolucji stał się politycznym opiekunem, karmicielem i natchnieniem powstałej Ukrainy. Zwycięstwo rewolucji, oprócz wszystkich innych okoliczności, zostało zagwarantowane tym, że opowiedział się za nią Kijów, merostwo stolicy, organa władz lokalnych i cała 3-milionowa ludność, która przeważającej sile, swej sile oddala głos za Juszczenkę. 23 listopada odgłos rewolucji poczuła Rada Najwyższa. Juszczenko tego dnia błyskotliwie wystąpił w parlamencie, przedstawił bezsprzeczne i rażące fakty falsyfikacji wyborów, zerwał demokratyczną maskę z oblicza antynarodowej władzy, pokazał jej poniżający stosunek wobec narodu, zarozumiały, ukształtowany przez komunistyczną dyktaturę charakter, gdzie oligarchowie i wysokiej rangi urzędnicy podmienili sekretarzy KC i obwodowych Komitetu KPZR. Do rangi symbolu urosła jego przysięga na Ewangelię Peresopnycką, którą położył przed nim Igor Juchnowski, najstarszy deputowany ludowy. Pierwsze zwycięstwo rewolucji to przejście 1 grudnia Rady Najwyższej na stronę Majdanu. Parlament wyraził wotum nieufności wobec CKW i wotum nieufności wobec rządu, który zaangażował się we wszystkie machinacje związane z falszowaniem wyborów. Wystarczy przypomnieć dziesiątki składów kolejowych udostępnionych przez Ministerstwo Transportu celem przewiezienia tysięcy płatnych stronników Janukowycza z Donbasu do zachodnich obwodów Ukrainy, aby tam mogli dziesiątki razy zagłosować na podstawie zaświadczeń do głosowania poza miejscem zamieszkania. Decyzje polityczne Rady Najwyższej dodały nowej pewności i siły rewolucji, która jak burza grzmiała pod ścianami parlamentu. Nastał czas, kiedy brak cierpliwości młodzieży, głównego motoru powstania, mógł doprowadzić do krwawego starcia narodu z siłowymi strukturami państwa. Później wyszło na jaw, że 27 listopada niektórzy przewodniczący obwodowych administracji państwowych, przedstawiciele rządu będący pod wpływem premiera Janukowycza i sam Janukowycz żądali od Leonida Kuczmy siłowego ataku na Majdan. Właśnie o takim niebezpieczeństwie mówił na Majdanie wieczorem 28 listopada Wiktor Juszczenko. W tym też czasie niektórzy najbardziej radykalni działacze Majdanu żądali od sztabu Juszczenki zezwolenia na areszt Kuczmy, planowali siłą doprowadzić prezydenta na Majdan i zmusić go, aby wystąpił przed narodem. Obydwie strony, na szczęście, powstrzymały się od zastosowania siły. Władza powstrzymała się dlatego, że uznanie Juszczenki za prezydenta Ukrainy ze strony miejskich, pierwsza uczyniła to Rada Miejska Lwowa, i obwodowych rad w regionach, w których wygrał on wybory, łącznie z Kijowem, a także przejście na stronę Majdanu niektórych dowódców i oddziałów struktur siłowych, prawie wszystkich dziennikarzy i dyplomatów, codzienny nowy napływ narodu do stolicy, wszystko to świadczyło, że uciszenie narodu przy pomocy broni nie jest możliwe. Powstańcy powstrzymali się od użycia siły, dlatego że sztab Juszczenki nadzieję na bezkrwawe rozwiązanie węzła rewolucji wiązał z decyzją Sądu Najwyższego Ukrainy. Wyczekiwanie i ogólnie znana nieagresywność Wiktora Juszczenki były wtedy niewidocznym, ale dominującym sztandarem powstania. Uwagę Majdanu przykuł okrągły stół zorganizowany z inicjatywy Juszczenki i Kuczmy z decydującym udziałem w nim prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. Kijowska misja wybitnego polskiego polityka została przychylnie odebrana przez naród ukraiński. Powinna zostać oceniona nie tyle w kontekście zwycięstwa Juszczenki, ile z punktu widzenia bezkrwawego zwycięstwa rewolucji, uniknięcia apokaliptycznej ruinacji i ludzkich ofiar, po których zazwyczaj na ziemi nie nastaje rajskie życie, a nowe piekło.
A przy tym należy pamiętać i o chrześcijańskich, nie napoleonowskich cechach charakteru Juszczenki. Nasz lider był głównym graczem przy okrągłym stole. Jego gra była samodzielna, rozważna, nie można było jej odrzucić. Europejscy politycy Kwaśniewski, Solana, Adamkus rozpoznali w nim przenikliwy rozum, który nie pragnie władzy, lecz sprawiedliwości i prawdy. A na Majdanie także było jasne, że naród powstał nie tylko, aby walczyć o prawo do wolnego wyrażenia swojej woli, ale także dlatego, i to w pierwszej kolejności, że ukradziono mu zwycięstwo polityka, który był już u władzy i właśnie swoimi działaniami, a nie przedwyborczymi obiecankami udowodnił, że potrafi wbrew schowanym za plecami prezydenta mafijnym klanom oligarchów, wbrew sprzedajnemu komunistycznemu klubowi parlamentarnemu budować demokratyczne europejskie państwo ukraińskie. Odczuwając zbliżanie się swojego zwycięstwa, naród triumfował. Majdan przypominał świąteczny karnawał. Pomarańczowe płótna o długości 20 i więcej metrów zapełniały się posłaniami do prezydenta Rosji na wzór listu pisanego przez zaporożców do sultana tureckiego. Obok każdego namiotu lopotala pomarańczowa albo niebiesko-żółta flaga. Widniały transparenty z napisem "Tak, Juszczenko", a pod nimi na przemian nazwy wschodnich i zachodnich miast, wsi, rejonów, obwodów, których przedstawicieli zbudowali namiotowe miasteczko z takim zamysłem, aby ziemia Doniecka przeplatała się z Karpatami, Galicja z Chersońszczyzną. Mury i kolumny poczty głównej, obok których przychodzili tysiące powstańców, pokryły się napisami, pośród których trafiały się wesołe wiersze, prawdziwa twórczość folklorystyczna. Na przykład, jak umru, to pochowajte mnie na Jużmasi, żeby nie baczył ja nikoli tjurmy i parasi. Ja nie wiem, czy Polakom to zrozumiałe, jest to wiersz, jak umrze, to pochowajcie mnie na zawodzie, tam gdzie rakety robią w Dniepropetrowsku, żeby ja nigdy nie uwidział więzienia i więzieniowego kubla, tak? Wszyscy wiedzą, o kim mowa. Trafiała się też współczesna graficzna poezja, co bardzo ważne dla mnie było. Było napisane, my kujemy zwycięstwo i nadal malunek podkowa. Aha, namalowana podkowa, symbol plakatów Juszczenki tutaj zamieniała nie jedno słowo, a całą gamę odczuć związanych z naszą kozacką przeszłością, kiedy to koń i kozak byli jedno. Ale najdokładniej naszą rewolucję charakteryzuje napis nad miasteczkiem namiotowym na Chreszczatyku. Cytuję, przepraszamy za niedogodności. Naród ukraiński przeprowadza remont swego państwa według standardów europejskich. Władza pogubiła się, pokazała swoją niezdatność działania według własnego rozumu. Chociaż dla wszystkich było jasne, że naród wystąpił oprócz wszystkiego innego także przeciwko ingerencji Rosji w wewnętrzne sprawy Ukrainy, Kuczma nie powstydził się pojechać do Moskwy i u pośpiechu na lotnisku prosić Putina o zezwolenie na upublicznienie swojej, oczywiście uzgodnionej z gospodarzem Kremla, myśli o konieczności przeprowadzenia nowych wyborów. Oczywiście Janukowicz godził się na nowe wybory, bo tak samo jak Kuczma i Putin chciał za wszelką cenę zdjąć z wyborczego maratonu Wiktora Juszczenkę. Jednak dla rewolucji idea nowych wyborów, w których nie mieliby prawa udziału poprzedni kandydaci, była poniżająca i nie do przyjęcia. A to, że nie mógł tego pojąć Kuczma, postawiło go w oczach narodu na pozycji zdrajcy narodowych interesów Ukrainy. Ogłoszony 3 grudnia werdykt Sądu Najwyższego o unieważnieniu wyników drugiej tury wyborów i wyznaczeniu daty powtórzenia drugiej tury na dzień 26 grudnia było kolejnym i najważniejszym zwycięstwem rewolucji. Posiedzenie składu sędziowskiego i cała procedura sądowa, podczas której rozpatrywano skargi przedstawicieli Juszczenki, występowali adwokaci i świadkowie, transmitowane było przez telewizję. Po raz pierwszy najwyższy sąd w państwie pracował przy otwartej kurtynie na scenie, na której nie było suflera. Nie pod naciskiem ulicy, jak uważają faryzeusze ze sztabu Janukowycza, a pod naciskiem niezaprzeczalnych dowodów o falsyfikacji wyborów, potwierdzonych przez ukraińskich i międzynarodowych obserwatorów. Sąd Najwyższy uchwalił sprawiedliwy wyrok.
władza sądownicza okazała się być uczciwą i zdolną do konsolidacji społeczeństwa. Decyzja sądu podniosła autorytet Ukrainy w świecie, pokazała, że w naszym państwie są sędziowie, którzy poważają prawo. Sąd Najwyższy Ukrainy dał świadectwo, że odzwierciedla nie polityczne, lecz intelektualne i przede wszystkim prawne motywacje Majdanu, który pragnął nie krwawej pomsty, a jedynie obrony honoru i prawdy. Rosyjscy doradcy kierujący kampanię wyborczą Janukowycza poważnie przeliczyli się. Uważali, że Ukraina to rosyjskojęzyczne, polietniczne terytorium, że wystarczy, aby kandydat na prezydenta wymagał statusu państwowego dla języka rosyjskiego i podwójnego obywatelstwa ukraińsko-rosyjskiego, a do tego jeszcze powstrzymania i w ogóle zakazu kontaktu Ukrainy z NATO, a wyborcy z wielką radością oddadzą za niego swe głosy. Stało się całkiem inaczej. Świadomi rosyjskojęzyczni obywateli Ukrainy z takim samym patriotyzmem, jak i świadomi Ukraińcy poparli pomarańczową rewolucję. Osób występujących po rosyjsku na Majdanie w Kijowie i w innych miastach Ukrainy, w których poparto Juszczenkę, było nie mniej, w niektórych miejscach nawet więcej, niż występujących po ukraińsku. Ukraińska polityczna nacja narodziła się na oczach Majdanu. Nie język, nie wyznanie, nawet nie historia, a demokracja i wolność zjednoczyły ją. Oczywiście działała tutaj również nienawiść wobec reżimu, który kontynuował złowieszcze tradycje komunistycznej władzy, dzielił naród ukraiński według języka na wschodniaków i zachodniaków. 13 lat niepodległości nie przeszło marnie. Tutaj ujawniła się orientacja społeczeństwa otwartego na ogólnoludzkie wartości moralne. Europejskie standardy życia, wolność słowa i swoboda używania języka, w ogóle wielojęzyczność społeczeństwa, dla którego władanie językiem państwowym nie jest celem samym w sobie, a jedynie koniecznym dla normalnego życia w polilingwistycznej atmosferze. Oto co tworzyło ukraińską polityczną nację. Nie bez żałosnych starań naszych domorosłych politologów w poglądach zachodnich polityków i uczonych o Ukrainie do tej pory panowała teoria dwóch Ukrain, które niby to nigdy nie będą mogły się zjednoczyć, bo tak zwani rusofoni i ukrainofoni to odwieczni wrogowie, to w ogóle osobne narody. Mało kto zamyślał się nad tym, że większość zrusyfikowanego społeczeństwa Ukrainy to Ukraińcy. W ich mentalności żyją odwieczne tradycje i obrzędy ludowe, pieśni i religijne poczucie łączności z ziemią, w której spoczywają ich przodkowie. W pewnych okolicznościach chachol, czyli człowiek bez oblicza w rozumieniu narodowym, może stać się nie mniejszym patriotą niż mieszkaniec Galicji czy Wołynia. Kompleks syna marnotrawnego czy odszczepieńca już nieraz doprowadzał potomków chachlów w szeregi wybitnych patriotów, a nawet zwolenników ortodoksalnego nacjonalizmu ukraińskiego. Niestety, nie tylko rosyjscy szowinistyczni dziennikarze i politycy, ale również niektórzy amerykańscy i europejscy eksperci od spraw narodowych wypowiadali się o państwowości ukraińskiej jako o czymś niestabilnym, chimerycznym, wzniesionym na nieprzejednanej wrogości między Donbasem i Galicją, Slobożańszczyzną i Wołyniem, Pomorzem i Polesiem. Tak, bezsprzecznie istnieją językowe, etnograficzne i historyczne odmienności między wschodem i zachodem, północą i południem naszych ziem. Ale te odmienności nie są w stanie rozlamać Ukrainy. Nie są one wobec siebie wrogie, jeżeli ich na siebie nie napuszczać. Pomarańczowa rewolucja zaświadczyła, że rosyjskojęzyczne społeczeństwo w swej przeważającej większości nie odczuwa nagłej potrzeby, aby językowi rosyjskiemu nadać status języka państwowego. Język ten, będący w szerokim użyciu i niegnębiony, może pełnić w Ukrainie funkcję środka jednoczącego Rosjan z ukraińskojęzycznymi obywatelami jedynie dotąd, dokąd nie będzie państwowym. Czyli nie narzucanym Ukraińcom na siłę. Jeżeli uwzględnić fakt, że ponad 80% ludności Ukrainy według spisu
w 2001 roku uznało język ukraiński za ojczysty, to perspektywa nadania językowi rosyjskiemu statusu języka państwowego to perspektywa wiecznej rywalizacji, wzajemnego oskarżania się i zwalczania między osobami, które używać będą jednego lub drugiego z tych dwóch nibyto równych języków. Język rosyjski w niepodległej Ukrainie przez nikogo, nigdzie i nigdy nie był prześladowany. Właśnie dlatego, że język ten na przestrzeni wieków był czynnikiem zniewalania Ukrainy, powinien by teraz służyć jako instrument pojednania ukraińsko-rosyjskiego i to nie można zrobić inaczej, niż oddawszy językowi ukraińskiemu wszystko to, co mu kiedyś odebrano. Swobodnego funkcjonowania na wszystkich poziomach duchowego, kulturowego i państwowego budownictwa. A rosyjskiemu językowi warto pozostawić wszystko to, co ma on dzisiaj. Swobodę w używaniu go między ludźmi, wypełniania wszystkich tkanek tego złożonego organizmu, który pracuje na rzecz zachowania pełnowartościowego, kulturalnego i duchowego życia Rosjan w Ukrainie. A jeżeli chodzi o podwójne obywatelstwo ukraińsko-rosyjskie, które narodowi ukraińskiego proponował Janukowicz, to był to przerażający plan stopniowego podporządkowania naszego kraju przez Rosję. Było to narzucanie nam podwójnej świadomości, podwójnego patriotyzmu, dwujęzyczności i posiadania dwóch dusz, które imperium zawsze proponowało dopiero co zniewolonym plemionom. Było to swoiste, łagodne przejście do bezlitosnej niewoli, z której nie ma już wyjścia. W wyniku zwycięstwa pomarańczowej rewolucji przegrał nie język rosyjski w Ukrainie, lecz prymitywna imperialna polityka Kremla z jej nadziejami na odłączenie od Kijowa jego ziem południowo-wschodnich, które za czasów książęcych, kozackich, a nawet w pewnym okresie za czasów sowieckich, kiedy walka narodowo-wyzwoleńcza ukraińskiej powstańczej armii na terenach zachodnich przekształciła się w ruch oporu wobec władzy sowieckiej na całym ukraińskim terytorium, najbardziej pracowały te wszystkie regiony na rzecz utworzenia państwa ukraińskiego. Krachem zakończyły się próby promoskiewskich urzędników zaszantażowania narodu ideami powołania południowo-wschodniej ukraińskiej autonomicznej republiki, natychmiast nazwanej przez naród pisuarem od ukraińskiego skrótu tego utworu. W samych regionach południowo-wschodnich potępiono ideę federalizacji Ukrainy. Mer Moskwy na zlocie rozlamowców w Siewierodoniecku zdjął przed Janukowiczem swoją ulubioną cyklistówkę, zapominając, że w Ukrainie żadnej wartości nie ma już nawet kaszkiet Lenina, nie mówiąc już o tanim nakryciu głowy szowinisty i drobnego urzędasa. Na powtórnym głosowaniu w dniu 26 grudnia Juszczenko po raz trzeci i ostatni wygrał rywalizację z Janukowiczem. Było to zwycięstwo pomarańczowej rewolucji, zwycięstwo, które nie można jednak uznać za ostateczne. Demokratyczny światopogląd, moralność nietolerująca przestępczej działalności władzy, ideale europejskie, prezentowany przez Wiktora Juszczenkę i przemawiający milionami ust Majdan nie mogą za krótki czas przezwyciężyć światopogląd kryminalnych autorytetów, niewolniczej moralności, posłuszeństwa kłamliwej władzy, ideale narzucanego siłą braterstwa narodów i moskwocentryzmu, kultu wszechwładzy państwa. Potrzebny jest czas, aby oślepieni propagandą komunistów, duchowieństwem patriarchu moskowskiego, otumanieni wskazówkami władzy zwolennicy Janukowicza przejrzeli, oczyścili się duchem prawdy, odczuli razem z wszystkimi mieszkańcami Ukrainy, że w 2005 roku już żyją w nowym, demokratycznym, własnym państwie. Zwycięstwo pomarańczowej rewolucji, posiadające legitymizację prawną, powinno utwierdzić się w świadomości całego narodu jako wyzwolenie ze szponów strachu, z wewnętrznego zniewolenia, z przyzwyczajenia do zamykania oczu na bezprawie, milczenia, gdy głos podnosi cham i sługas wyniesiony do rangi kreatora losu narodu. Tak naprawdę było to wyzwolenie z kompleksu niszczości, z nastroju beznadziei i upadku, który towarzyszył Ukraińcom na przestrzeni wieków, w tym niestety także w ostatnim dziesięcioleciu, gdy istniało już własne państwo. Narodzone rewolucją społeczeństwo obywatelskie Ukrainy już nikt nie zagoni z powrotem
w te czasy, gdy opór podlej, złodziejskiej i okrutnej władzy czynili tylko wybrani dysydenci i bohaterzy. Teraz naród ukraiński nie jest fikcyjnym, jak było do tej pory, lecz prawdziwym nośnikiem władzy, swej suwerenności, jest panem swojej niepodległości, gospodarzem na swojej ziemi, władcą swojej europejskiej przyszłości. Dla narodów Zachodu i dla zachodnich polityków pojawienie się prawdziwej Ukrainy było radosną niespodzianką, zachwycającym widowiskiem, bowiem do przyszłości odszedł strach, że może ona, Ukraina, stać się znowu częścią zreformowanego Imperium Wschodu, terytorium bez wyrazu zamieszkanym przez pozbawione woli plemię. O Ukrainie zaczęto mówić w Unii Europejskiej, nie jako szarym sąsiedzie, na którego można machnąć ręką, a jako ważnym partnerze i jutrzejszym członku wspólnoty europejskiej. Pomarańczowa rewolucja w swej treści i, co także bardzo ważne, w swym kochającym pokój duchu przekonała Europę o tym, o czym Europie nie udawało się przekonać ukraińskim, polskim i niektórym innym dyplomatom i politykom, którzy nie wyobrażali sobie bezpieczeństwa i dobrobytu kontynentu bez Ukrainy. W Brukseli takich było mało, ale my nie możemy mieć pretensji do stolicy Unii Europejskiej, bowiem oficjalny Kijów stale powtarzał przemądrzałą frazę, że Ukraina pragnie wstąpić do Unii Europejskiej o tyle, o ile Unia Europejska pragnie ją przyjąć. Kto, czym i jak mógł zmierzyć te pragnienia? Prezydent Kuczma, wygłaszając oświadczenia w Brukseli, coraz to oglądał się na Moskwę i myślał za Grybojedowym, a co na to powie księżna Maria Aleksiejewna. Pomarańczowa rewolucja otwarła Ukrainie drogę do Unii Europejskiej. Trzeba jedynie, aby nowy prezydent i nowy rząd Ukrainy, nie zwlekając i nie czekając na szczególne zaproszenia, sam otworzył wrota do NATO, gdzie nasze państwo czułoby się nareszcie w pełni bezpieczne i mogłoby efektywnie pokonywać przeszkody gospodarcze na drodze do Unii Europejskiej. Wejście Ukrainy do NATO powinno być jednym z pierwszorzędnych, najważniejszych historycznych zadań dla nowego, długo oczekiwanego, trójkrotnego zwycięzcy prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki. Pomarańczowa rewolucja przypomina wydarzenia, które swego czasu odbywały się w Polsce, Czechach, Serbii i Gruzji. Jednak w swej głębokiej treści, najbliżej jej właśnie do tbiliskiej rewolucji róż, Kuczma przed wyborami przestrzegał naród: u nas wariant gruziński nie przejdzie, Ukraina nie Gruzja, my nie pozwolimy i tak dalej. Przyszło pozwolić, cicho siedzieć i wsłuchiwać się, jak Majdan krzyczy precz z Kuczmą. Ogromna skala ukraińskiego zrywu rewolucyjnego, jego rozmach i potencjalna siła uderzenia dawały podstawę, aby myśleć, że szybko zamieni się pobojowisko, jak to było w podobnych sytuacjach w Rosji i Rumunii. Tak się jednak nie stało. Ukraińska rewolucja jeszcze raz pokazała, że ludzkość wstąpiła w nową historyczną epokę, w której narody osiągnęły zdolność bez krwi i ognia zwyciężać nikczemną władzę, domagać się kardynalnych zmian na lepsze w swym życiu. Idea narodowa Ukraińców zapracowała w pomarańczowej rewolucji podwójnie. Uratowała państwo przed wewnętrznym gniciem i rozkładem, wykonała swoją misję związaną ze wsparciem cywilizacji europejskiej, swoich sąsiadów, zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie kontynentu. W tej rewolucji poparcia wznieśli nam liczni przedstawiciele wolnej Polski i przedstawiciele demokracji rosyjskiej, którzy z jednakowym zachwytem witali Majdan, ale różnie widzieli jego wpływ na swoje kraje. Naród ukraiński już nigdy nie będzie taki, jak był wcześniej. W jego świadomości nigdy nie ulegną rozmyciu, zamgnieniu czy przecenie motywy i cele Majdanu rozpostartego na obszarze 600 tysięcy kilometrów kwadratowych między Sanem i Donem. Rzecz jasna, warunki życia ulegać będą zmianie. Będzie mieć miejsce rozczarowanie politykami, którzy obejmą ster państwa, bowiem żadna rewolucja nie może być gwarancją, że nawet najuczciwsza władza nie popełni błędów. Ale pomarańczowa rewolucja, jak i inne najważniejsze wydarzenia w naszej historii XX wieku, odnowienie naszej państwowości w roku 1918 i roku 1991, określać będzie zachowanie narodu ukraińskiego w przyszłych wiekach. Narodu dumnego,
kulturalnego, wielkiego, który zobaczywszy swoją postać w lustrze wydarzeń listopadowo-grudniowych 2004 roku, na wieki zaczął siebie szanować i lubić. Dziękuję wam.